Łukasz Smolarow, drugi trener KGHM Zagłębia Lubin. Panie trenerze, Zagłębie wróciło do treningów przedsezonowych. Ruszamy do ostrej pracy. No oczywiście, ruszamy pełną parą. Dzisiaj pierwszy trening, zawodnicy wrócili z urlopów. Na ten czas oczywiście dostali rozpiski, które wykonali. Określona praca siłowa i taka tlenowa została przez nich wykonana. Także no nie jest tak, że wracają z jakiejś plaży, tylko gdzieś ten wstęp już został przez nich zrobiony indywidualnie. No co nam pozwala dzisiaj po prostu ruszyć już tak z kopyta, bez jakiegoś tutaj ceregieli. No i na pewno fajny, ciężki tydzień przed nami, tydzień pracy, tydzień, no, w którym na pewno no, zawodnicy to odczują, bo będzie sporo na pewno obciążeń. Od jutra już zaczynamy po dwa zajęcia dziennie, czyli są to zajęcia w siłowni, a także na boisku, także na pewno tego się trochę uzbiera, no ale przecież o to chodzi, żeby jak najlepiej się do tego sezonu przygotować. I ten pierwszy mikrocykl zostanie zamknięty sobotnim meczem sparingowym. A przyszły tydzień to już wyjazd na obóz i także jeszcze będziemy zwiększali te obciążenia. No właśnie, na dzień dobry już ciężko, bo prawie 2 godziny pierwszy trening. Dodatkowo tutaj trener powiedział, że zawodnicy mieli do wykonania pewne zadania i to przecież będzie zweryfikowane, bo będzie w trakcie tygodnia również przeprowadzone badanie. Oczywiście, tak. Ten tydzień to jest także tydzień testów, także tutaj dołączają jakby w takiej formie współpracy do nas kolejne osoby tutaj, które będą jakby w sztabie czy z nami współpracowały, także korzystamy z usług specjalistów. No na pewno chcemy, żeby to nasze spojrzenie takie wizualne łączyć z takim bardziej konkretnym, które można obejrzeć na kartce, także chcemy mieć tych zawodników naprawdę pobadanych, pomierzonych, żebyśmy mieli po prostu czarno na białym, z kim współpracujemy. Brzmi dobrze, ale też są nowe twarze tak naprawdę w tym zespole. Zawodnicy, którzy powracają po wypożyczeniach z innych klubów i będą mieli okazję powalczyć o skład. No teraz w nowym sztabie szkoleniowym będą mieli okazję pokazać się. No właśnie, tak ciężko nazwać ich nowymi twarzami, bo zarówno tutaj i większość zawodników zespołu ich zna. Myślę, że kibice też ich znają, także no to nasza tutaj rola, aby ich wkomponować trochę może w inny sposób w ten zespół, aby oni gdzieś tutaj dostali, czy to jest... No każda tutaj sytuacja jest indywidualna, dla jednych jest to jakaś tam druga szansa, no każdy tutaj jakby... Niektórzy się ogrywali gdzieś po prostu w innych klubach, no inni mieli tutaj jakieś różne takie meandry, można powiedzieć, więc dostają po prostu czystą kartę i to już leży wszystko po ich stronie, aby przekonywać nas do tego, że są ważni, że w tym zespole będą mogli odegrać jakąś rolę. W tej grupie są zawodnicy, którzy w ostatnich spotkaniach ligowych w Ekstraklasie, w T-Mobile Ekstraklasie grali, czyli Jarosław Kubicki, młodzi chłopcy, tak, Konrad Andrzejczak. Oni także znaleźli się, oni nie zostali po prostu przekreśleni po tamtym sezonie, tylko także trenują z zespołem. No tak, jak najbardziej. Oni tutaj do tego zespołu zostali włączeni w tym momencie. No i tak samo dostają czystą kartę, tak samo mają szansę na to, żeby zasłużyć na miejsce. Na razie stopniowo walczą o to, żeby się znaleźć na pierwszym obozie, potem aby się znaleźć na kolejnym obozie i aby no, finalnie znaleźć się tutaj w kadrze pierwszej drużyny. Także no, w dalszym ciągu ich poznajemy, w dalszym ciągu im się przyglądamy, zobaczymy, którzy z nich będą w stanie się tutaj zaadoptować do wymagań pierwszej ligi. I tak naprawdę na koniec nie widać kontuzji w zespole. Praktycznie wszyscy zawodnicy, ci co mieli dzisiaj być na zajęciach, są i byli obecni. No, brakuje tylko Borisa Godala, który wrócił z jakimś przeziębieniem, także pojechał do domu po prostu i się leczy. Prawdopodobnie to będzie 1-2 dni takiego opóźnienia, jeśli chodzi o to włączenie jego do treningów. Czyli Zagłębie na ten tydzień, ostro, do przodu, zakończone sparingiem i wyjazd na obóz. No jak najbardziej, no w czym się tutaj, na czym się nie opierać jak na pracy. Także zawodnicy myślę, że są tego świadomi, bo komunikujemy im to, że ta praca będzie ciężka, ale także, że ta praca będzie przynosiła efekty.